Pod szerokim stalowym niebem Dartmoor było różowe od wrzosu, przeplecionego tu i ówdzie złotem kwitnącego późno kolcolistu, szmaragdem traw smokradeł. Po obydwu stronach wąskiej, pozbawionej żywopłotu drogi wiły się wzgórza. Nie trudno było sobie wyobrazić dawne olbrzymy wspinające się po ogromnych granitowych płytach w nieznanych i nieodgadnionych celach. Tring prowadził. Co jakiś czas musiał zwalniać, kiedy owce zastanawiały się w swoich maleńkich główkach, czy zejść hałaśliwemu intruzowi z drogi, czy też nie. Dzikie kuce nie miały wątpliwości. Czmychały, gdy tylko Austin pojawił się na horyzoncie. Zachodzące słońce malowało pręgowane chmury w odcieniach różu i fioletu. Ale nic nie mogło rozjaśnić ponurego gmachu więzienia jego królewskiej mości w Princetown, które stanowiło ostry kontrast z uśmiechniętym obliczem natury. Biedacy, zauważył Alek. Niektórych sami tam umieściliśmy, szefie, zaprotestował Tom. I nie bez powodu. To lepsze niż stryczek. Nie jestem tego taki pewien. Śmierć może być miłosiernym rozwiązaniem. Wieszanie to przestępstwo wobec społeczeństwa, a nie wobec tych biedaków, których wieszamy. Tom, który nie uważał, by wieszanie było przestępstwem wobec kogokolwiek czy czegokolwiek, uparcie milczał. Dajmy im przykład, że przemoc jest dopuszczalnym rozwiązaniem. Tymczasem nie jest skutecznym środkiem ustraszającym, ponieważ większość morderstw popełnianych jest w afekcie lub w akcie paniki. Weźmy na przykład naszą obecną sprawę. Pettigrew, który był potężnym, przerażającym mężczyzną, dopuścił się słownej groźby. Pewnie groźnie wymachiwał bronią z krzemienia. Morderca wyrwał mu broń. Prawdopodobnie Pettigrew rzucił się na niego, by ją mu odebrać. No i proszę, nie żyje, powiedział Tom. No, ale to tylko domysły, szefie. I tylko jedna z możliwości, jeśli ma pan rację. Zresztą słowa Pettigrew zostały odebrane jako groźba, ponieważ nasz człowiek wcześniej popełnił przestępstwo. Ale westchnął. W ciepłym świetle zmierzchu zjechali z wrzosowisk do maleńkiej wioski Tavistock. Był sobotni wieczór i przed kinem ustawiała się kolejka, a przez otwarte drzwi pubów było słychać głosy. Zerkając tęsknym wzrokiem na jeden z nich, Tom zatrzymał Austina przed komisariatem. Dyżurny sierżant już na nich czekał. Znaleźliśmy go dla pana. Obwieścił leniwym, cichym głosem charakterystycznym dla zachodniej Anglii. No to nie było takie proste, jak się mogło wydawać, ponieważ przyjechał z miasta. Jest wioska Westcott, która nazywa się tak samo jak wasz człowiek. Na północy, w stronę Doliny Light, w pobliżu Corrington. Niedaleko jest farma Rushbrook. Myśleliśmy, że to może być tam. Zakładam, że nie, powiedział cierpliwie Alek. Nie, proszę pana. Znaleźliśmy jeszcze cztery miejsca. Rushbrook to popularna nazwa dla farmy w tych okolicach. Może odnosić się do górskiego potoku lub polnego strumyka z szuwarami. Którego szukamy, sierżancie? O, chodzi o miejsce Jacka Trevenika w stronę Zydenham, Damertel, obok Tamaru. Dobra, żyzna ziemia i szuwar nadające się na koszyki i tak dalej. Może słyszał pan o naszym targu koszy tutaj w Tavistock? Alek przyznał, że nie słyszał też o październikowym targu gęsi, choć przypominał sobie, że w Tavistocku urodził się bodajże Francis Drake. Siląc się na uprzejmość, przerwał dygresję sierżanta na temat historii miasteczka, które odkąd stało się miasteczkiem cynowym w 1309 roku, było ośrodkiem górniczym. Jak dojedziemy do Sydenham, Damerel? Zapytał. Tom zapisał wskazówki. Alek poprosił miejscowego człowieka, by zarezerwował im dwa pokoje na noc. Potem sam usiadł za kółkiem i przez 6-7 mil wili się krętymi wiejskimi drogami, przejeżdżając przez maleńkie osady. Sydenham, Damerel było na tyle duże, że miał własnego posterunkowego. Zatrzymali się u niego, by zapytać o dalsze wskazówki co do dojazdu do farmy Rushbrook i dowiedzieli się, że były posterunkowy Westcott wpadł, żeby się przywitać, kiedy przyjechał do Devon. I całe szczęście, stwierdził Tom, kiedy ponownie ruszyli w drogę. Inaczej szukaliby go dobrych kilka tygodni. Było już niemal ciemno, gdy zatrzymali się na pachnącym oborą podwórku, gdzie powitało ich wściekłe ujadanie psów. Na schodach bielonego granitowego domu pojawiła się sylwetka tęgiej kobiety oświetlona padającym z domu światłem. Kobieta uciszyła dwa czarno-białe psy i zaprosiła policjantów do obszernej kuchni z niskim sufitem, gdzie na belkach pozawieszane były szynki i cebule. Nad szerokim paleniskiem wisiała wciąż zielona, słomiana kukła z misternie plecionymi warkoczami, a na kuchence gotował się czajnik. Fred jest w oborze z moim Jackiem i naszym Jedem, powiedziała pani Trevenik i poprosiła, by usiedli na drewnianej ławie przy ogniu. Zaczęła się krzątać przy imbryku, czajniku i puszce z herbatą. Zaraz tu będą, bo już jest ciemno. Fred będzie zachwycony, gdy panu zobaczy. Bardzo tęskni za swoimi kolegami policjantami, ale powiem panom, że dobrze się stało, że przeszedł na emeryturę i wyjechał z miasta.
Alek wydał bliżej nieokreślony dźwięk. Tom skupił wzrok na dużym drewnianym stole pomalowanym na biało, na którym do imbryka eleganckiej filiżanek i spodków, dzbanuszka z mlekiem i miseczki cukru dołączyło ogromne ciasto. W końcu po drodze zatrzymali się jedynie na szybki lunch. I tak to już jest, prawda? Papla pani Trevenning. Życie w wielkim mieście nie jest zdrowe, tylko smoki mgły. A on przez te wszystkie lata pracował w patrolu. Mój Jack też cały czas chodzi, ale spacery na wsi to nie to samo, co miejskie chodniki, prawda? Nawet kiedy Fred zaczął pracować w tym muzeum, wszędzie były schody, w górę, w dół, wszędzie. Kiedy przyjechał, bardzo narzekał na kolana, ale teraz z każdym dniem jest coraz lepiej. Cieszę się, że to słyszę. Powiedział szczerze Alek, mając świadomość, że życie policjanta na pieszym patrolu nie było łatwe. A jego oczy? Pewnie nie przyszło to panom do głowy, ale myślę, że to całe światło elektryczne nie jest dobre dla oczu. Nie jest naturalne. Zerknęła na dwie wypolerowane mosiężne lampy zawieszone na centralnej belce, rzucając wokół delikatne światło. Kiedy Jack pyta mnie, czy chcę mieć w domu gaz, zawsze mu mówię, że wolę parafinę. Podałem herbatę i szarlotkę. Ogromny kawałek ciasta przygotowany dla Toma najwyraźniej odzwierciedlał jej wyobrażenie o apetycie odpowiadającym jego duszy. Po chwili zjawili się mężczyźni. Fred Westcott, przesadzisty siwy staruszek, bynajmniej nie wydawał się zachwycony widokiem policyjnych towarzyszy. Mamy nadzieję, że nam pan pomoże, pani Westcott. Powiedział Alek, gdy mężczyźni zamienili zapłucone buty na domowe kapcie i umyli ręce. Gdyby mógł pan sobie przypomnieć początek lipca. Pójdziemy do salonu, Betty. Przerwał mu niezadowolony głosem Westcott, sięgając po ręczną lampę, którą mężczyźni ze sobą przynieśli. Tędy proszę, jeśli panowie pozwolą. Alek i Tom poszli za nim do małego, ponurego, nadmiernie wysprzątanego pokoju z próbkami haftów o krzyżowym ścieku na ścianie. Meble pochodziły z okresu wczesnowiktoriańskiego. Były blakłe, ale poza tym zupełnie nowe. Prawdopodobnie jedyną ozdobą, która tu gościła, był wikariusz. Tom wyciągnął swój notes i wraz z Alekiem usiedli. Westcott stał przed nimi założonymi do tyłu rękoma. Nie spałem, proszę pana, oświadczył. Chciałem tylko na chwilę dać nogą odpocząć. Kolana już nie te, rozumie pan, wzrok mi się męczy. Nikt pana o nic nie oskarża. Nie jest już pan na służbie. Niech pan usiądzie na litość boską, albo przynajmniej dla dobra pańskich kolan i powie mi, kiedy pan nie spał. 13 lipca, kiedy on zszedł po schodach. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Albo przyszedł z niższych ssaków. Byłem wtedy przy sekcji ptaków z drugiej strony mineralogii. Kto zszedł? Zażądał odpowiedzi Alek. Ale Westcott musiał opowiedzieć historię po swojemu. Nie myślałem o tym, dopóki nie zobaczyłem w gazecie, że ktoś zwinął te klejnoty. Wie pan, w wiosce wiedzą, że kiedyś pracowałem w muzeum, więc kiedy w sobotę poszedłem z Betty na zakupy, ktoś mi to pokazał. No i zacząłem się zastanawiać. Wcześniej przez kilka miesięcy pracowałem na dzienną zmianę, więc wszystkich znałem. Zapytałem siebie, czego człowiek od skamieniałości szuka w galerii ssaków, niskich czy wysokich, czy w botanice o tak późnej porze. Dobre pytanie. Który człowiek od skamieniałości? No albo o jakiejkolwiek innej porze. W końcu nie zajmował się skamieniałymi ssakami, czy nawet roślinami, biedaczysko. Czyżby widz właśnie oczyścił się z zarzutów? Alek nie był pewien, czy określenie biedaczysko odnosiło się do złodzieja, czy po prostu do starego doktora Bedwortha. Po chwili Westcott go oświecił. I tak, wszyscy kończymy tak samo, przynajmniej kiedy jesteśmy w grobie. I tam właśnie powinni zostawić te potwory, jeśli chce pan znać moje zdanie. Nic dziwnego, że człowiek traci zmysły, gdy całymi dniami zajmuje się dinozaurami. Stidman! Krzyknął Tom. Dinozaurami? Zapytał ostro Alek. Czy późną nocą 13 lipca widział pan kuratora działu dinozaurów kręcącego się po pierwszym piętrze? Zgadza się. Nie widziałem zbyt dobrze jego twarzy, ale tylko on jest tak wysoki, chudy, poza tym rozpoznałem jego głos. To był pan Stidman. Mogę przysiąc. Być może będzie pan musiał. Proszę opowiedzieć, co pan dokładnie robił, gdzie pan był i co zostało powiedziane. Na szczęście, gdy chodziło o prosty raport, Westcott przypomniał sobie swoje policyjne wyszkolenie. Najwyraźniej niepokój o drobne odstępstwo od zasad na tyle mocno zapadło mu w pamięć, że nie pozwoliło mu zastanowić się nad tym, co wtedy robił Stidman. Wkrótce raport był skończony. Alek wstał. Jeszcze dziś wieczorem przepiszemy pańskie zeznanie i jutro przywieziemy je panu do podpisania. Dziękuję, pani Westcott. Życzę panu spokojnej emerytury. Pani Trevenning, pod wrażeniem szybkości, z jaką Tom pochłonął swój kawałek ciasta i przekonana, że w Londynie nie można dostać zdrowej żywności, zapakowała im koszyk prowiantu. Nie chciała przyjąć pieniędzy, nawet za koszyk, który sama zrobiła. Alekowi udało się wcisnąć 5 funtów Jackowi Trevenningowi, który z powrotem włożył buty, by oświecić im drogę do Austina.
Tom zanurkował w koszyku, kiedy tylko odjechali z farmy. Aha, wielki kawał ciasta, powiedział z satysfakcją. Nie przeszkadza panu, że jest trochę ułamane, szefie? Oczywiście, że nie. Poczekaj, tylko zdejmę rękawiczki. W prawo czy w lewo? Zapytał Alek, dojeżdżając do jej rozjazdu. Niech pan zaczeka, muszę sięgnąć po moją kartkę i elektryczną latarkę. Powinniśmy byli wziąć młodego Erniego, on by wiedział. Ale wtedy byłoby dla ciebie mniej ciasta. No, święta prawda. Dobrze więc, że go zostawiliśmy. Warto było jechać taki kawał drogi, nawet gdyby nie udało nam się wyciągnąć nic z łeskota. W lewo, szefie. I w prawo, na najbliższej krzyżówce. Ale nie mamy żadnych dowodów, Tom. Ani na to, że Steedman jest złodziejem, ani tym bardziej, że jest mordercą. Pamiętasz, mamy Rego i jego krokodyle. Steedman mógł badać podobieństwo między dinozaurami i ssakami. Może twierdzić, że porównywał ich szyje z szyjami żyraf. Żyrafy są po drugiej stronie, szefie, zauważył Tom. To był tylko przykład. Ale gorączkowo rozmyślał. Jeśli już jesteś taki dokładny, to może badał nosorożce lub hipopotamy. One przypominają czołgi. Poza tym Steedman znany jest z tego, że pracuje do późna. No teraz, kiedy już wiemy, gdzie szukać, powiedział Tom pewnym, choć nieco przytłumionym głosem, z buzią pełną ciasta, na pewno znajdziemy dowody, albo skonfrontujemy się z nim i przyzna się do winy. Steedman długo nie wytrzyma. Z podpisanym zeznaniem Westcotta w niedzielę wczesnym rankiem ruszyli do Londynu. Tego dnia nad wrzosowiskami wisiały złowieszcze chmury, więc Alek pojechał główną drogą przez Okehampton. Udało im się uciec przed deszczem, a nawet złapali odrobinę słońca, gdy mijali Bescot Head. Ale od Hounslow Head ujrzeli przed sobą mgłę w kolorze sepi, wiszącą nad miastem niczym wygłodzona ośmiornica, wyciągająca macki, jakby chciała wchłonąć przedmieścia. Alek jęknął. Może pani Trevenick miała rację, powiedział smutno Tom, gdyż takie wyznanie nie było łatwe dla rodowitego Londyńczyka. Wokół zapadł przedwczesny zmierzch. Z otwartą, pobrudzoną sadzą szybą jechali pustymi ulicami w stronę Westminsteru. W Scotland Yardzie czekała na nich wiadomość. Dostaliśmy ją parę minut temu, proszę pana, powiedział dyżurny oficer. Detektyw Waterspoon poszedł już do domu. Właśnie miałem do niego zadzwonić. Alek zerknął na wiadomość. Dobry Boże, zadzwoń do Chelsea, powiedz im, że chcę, by natychmiast wysłali do Muzeum Historii Naturalnej tuzin policjantów. Chodź tam. Tom bez słowa protestu, choć niezbyt chętnie, poszedł z nim. Dopiero kiedy Austin wspinał się przez gęstniejący mrok w górę Bridgegate Walk, zapytał. O co chodzi, szefie? Steedman wszedł do muzeum 5 minut przed 6. W niedzielny wieczór, Tom. Wiedziałem, że klejnoty wciąż tam są, ukryte, Bóg wie gdzie. Przeklęta mgła. Możesz wychylić głowę za okno i sprawdzić, czy nie wjeżdżam na krawężnik? Jadąc na tyle szybko, na ile starczyło mu odwagi, Alek w końcu dotarł na tyły muzeum. Przez cały czas stało tam dwóch policjantów w cywilu, dobrze ukrytych za filarami arkad. Trzeci, który śledził Steedmana, czaił się nieopodal. Wszyscy podeszli do Aleka. Pomyślałem, że lepiej zadzwonię, proszę pana, skoro przeszedł tu w niedzielę i to w taką pogodę. Bardzo dobrze, Calvert, prawda? Zapamiętam cię. A teraz kto ma klucze? Dobra, otwierajcie. Jeden z was wejdzie do środka, drugi zostanie na zewnątrz. Steedman nie może stąd wyjść pod żadnym pozorem. Jeśli nie będzie chciał zostać, możecie go aresztować. Lada moment przybędą posiłki, gdybyśmy musieli gonić go po całym budynku. Trin, Calvert, chodźcie ze mną. Przydałby się Piper, który wskazałby im drogę do najbliższych schodów, ale z latarką Toma dali sobie radę. Kiedy Alek ujrzał na szczycie schodów drzwi, przypomniał sobie, że były zamknięte, by powstrzymać zwiedzających przed wchodzeniem do piwnicy. Idąc na czele Tom, czując, że zbliża się pora aresztowania, zapomniał o zmęczeniu i przekręcił gałkę. Drzwi się otworzyły. Może Steedman zostawi je otwarty, by ułatwić sobie ucieczkę. Zostań tu, Calvert, rozkazał cichym głosem Alek. Weszli z Tomem do północnego holu i zatrzymali się, by posłuchać. Ani jednego dźwięku. Olbrzymi budynek przypominał mauzoleum, bo tym właśnie był, wypełniony ciałami i kośćmi niezliczonych stworzeń. Założył się, że Steedman nosi buty na gumowej podeszwie, szefie. Praktycznie myślący Tom Trink nie miał takich ponurych myśli. Inaczej nigdy by mu się nie udało. Tak, miej oczy szeroko otwarte. Najpierw powinniśmy sprawdzić galerię dinozaurów. Nie podoba mi się ten nowy szkielet, który montuje. Saltobus, powiedział z chichotem Tom. Idź tą stroną. Stojący na straży olbrzymi słoń górował nad spowitym mgłą głównym holem. Przepastny hol śmierci. Nieproszone słowa same pojawiły się w głowie Aleka. Czyjś duch zamieszkuje przepastny hol, czyj? Sypie stokrotki, stokrotki, ani kropelki rosy. Jakaś dziewczyna, bezmienna dziewczyna. Ale chodziło o róże, a nie stokrotki. Nie Daisy. Nagle poczuł mrowienie na karku.
Nie mogło jej tu być. Nie w niedzielne mgliste popołudnie, skoro, jak sama mówiła, skończyła zbieranie materiałów. Tom był na tyle mądry, że nie wierzył w takie mrzonki. Z drugiej strony dlatego właśnie nigdy nie awansował wyżej niż na stanowisko sierżanta. W żargonie Wydziału Zabójstw nie miał nosa, ale Alek miał. Coś było nie tak. Elektryczne światło w policyjnej dyżurce rzucało wokół wesoły krąg, choć byłoby jeszcze weselej, gdyby na miejscu byli jacyś funkcjonariusze. Musieli być na obchodzie. Alek nie był pewien, czy chciał, żeby natknęli się na Stigmana. Gdy dołączył do niego, Tom zerknął na panel kontrolujący oświetlenie w muzeum. Nie można było pozwolić, by zwiedzające muzeum dzieci bawiły się wyłącznikami. Oświetlenie tak ogromnego gmachu musiało kosztować fortunę. Wiedział, że z powodu kosztów wieczorem korzystano jedynie z przytłumionych świateł. Biorąc pod uwagę przedwcześnie zapadły zmrok, czemu ich nie zapalili? Lepiej tego nie ruszać, szefie. Tom może i nie miał nosa, ale czasami czytał Alekowi w myślach. Nie, jest zbyt skomplikowane, przyznał niechętnie Alek. Poza tym światło mogłoby wystraszyć Sidmana. I choć żaden z nich nie był Erin Piperem, po przestudiowaniu map i zapoznaniu się z terenem mogli odnaleźć drogę w całkowitych ciemnościach. Kiedy dotarli do łuku prowadzącego do galerii gadów, Alek szepnął. Idź naokoło przez galerię głowonogów. Pamiętaj, że Stigman ma klucze. Może wyjść przez drzwi do głównej biblioteki i schodami zejść do piwnicy. Wprawdzie zabezpieczyliśmy tylne wyjście, ale wolałbym go tam nie szukać. Alek zaczekał chwilę, aż Tom dotarł do kolejnego łuku. Potem przeszedł przez galerię gadów i zajrzał do galerii dinozaurów. Przeciwległa ściana była pogrążona w mroku. Wpatrując się w bliższą część sali, zauważył ciemną stertę leżącą na podłodze, jakieś 20 metrów od niego, a tuż obok dwa białawe przedmioty. Gdy ruszył naprzód, by to sprawdzić, na przeciwległym końcu sali usłyszał szuranie. Przez środek sali przemknęła masywna sylwetka Toma, zatrzymując się w miejscu pomiędzy źródłem hałasu a drzwiami do biblioteki, po czym skryła się w ciemnościach. Alek czym prędzej ruszył w jego stronę, gdy nagle stanął jak wryty, gdy ciemna sterta usiadła i odezwała się rozgniewanym głosem Daisy. Wielki książę mnie uderzył. Daisy, to nie... Zaczął Alek, padając obok niej na kolana. To nie może... Co ty tu do diabła robisz? Z oddalonego kąta galerii doszedł ich trzask. Huk, łoskot. Jęknięcia, po chwili tubalny głos Toma Tringa. Jamesie Sidmanie, w imieniu prawa aresztuję cię za kradzież. Mogą być panu postawione również inne zarzuty. Muszę pana ostrzec, że ma pan prawo zachować milczenie, a wszystko, co pan powie, może zostać zapisane i użyte jako dowód. Zatrzasnęły się kajdanki. To nie jest tak, jak się wydaje, pisnął Stigman. Wielki książę cię uderzył? Dociekał Alek, obejmując Daisy. Wszystko mam pod kontrolą, szefie. Oznajmił Tom. Co tu się dzieje? Czy słyszałem gdzieś pana Derampu? Mówi, że wielki książę ją uderzył. Zgadza się, potwierdził łamiący się głosem Stigman. To był wielki książę, wszystko widziałem. Właśnie zbierałem skradzione klejnoty, by przekazać je policji. Wszystko w porządku, kochanie. Tak, mniej więcej, głowa mi pęka. Moja też zaczyna. Co tu się wydarzyło? Złapaliśmy Rudolfa Maksymiliana, kiedy wyjmował klejnoty z czaszek dinozaurów. Daisy oparła się o bezpieczny, szeroki tors Aleka. Reszta za nim pobiegła, ja przyszłam tutaj, żeby upewnić się, że klejnoty są bezpieczne. Musiał im jakoś uciec, poszedł za mną i uderzył mnie w głowę. Tym. Alek sięgnął po jeden z białych przedmiotów, długi, ciężki, zakrzywiony, zwężający się ku końcowi. Złamane żebro, jeśli się nie mylę. Daisy zaczęła się śmiać. Nic nie mogła na to poradzić, chociaż jeszcze bardziej rozbolała głowa. Moje biedactwo. Powiedział czule Alek, całując ją w ucho. Ale to nie czas na histerię. Mam wypuścić pana Stigmana? Zapytał Tom. Nie, jeszcze nie. Chociaż nie wyobrażam sobie, by mógł złamać cenną kość. Nie zrobiłbym tego, potwierdził Stigman. Bo tak nie jest, powiedziała Daisy. Jest skołowana, powiedział zmartwionym głosem Alek. W tym momencie zapaliły się światła. Na podłodze obok saltopusa leżała drabina. Stigman leżał obok, na plecach z rękoma skutymi kajdankami. Nad nim stał Tom, a wokół jego stóp leżały kawałki roztrzaskanej czaszki saltopusa. Pomiędzy nimi lśniły czerwone, fioletowe i zielone klejnoty. To gips modelarski, powiedziała Daisy. Jak żebro diplodoka. Teraz już chyba rozumiem. A ja nie, powiedzieli zgodnym chórem Alek i Tom. Przy łuku wejściowym usłyszeli charakterystyczny tupot policyjnych butów. Po chwili pojawił się sierżant Jameson, a za nim posterunkowy Mason i Nadal, a między nimi szedł posępny, niepocieszony wielki książę. Panna Derampul, krzyknął Jameson, biegnąc do przodu. Co do... O Chryste, inspektor naczelny Fletcher! Zatrzymał się w biegu, zasalutował i zauważył Toma Tringa i Stigmana. Rany boskie, co tu się stało? Wielki książę uderzył pana Derampo w głowę kością dinozaura. Powiedział Alek niezbyt pewnym głosem.
Nie zrobiłem tego. Dżentelmeni, nie bić dam. Chciałem tylko znaleźć mój rubin. Inne zostawić dla policji, by znalazła. Ja nigdy nie uderzyć panny de Rampuł. Zadeklarował uroczyście Rudolf Maksymilian. Nie mógł tego zrobić, proszę pana. Wszyscy cztery go goniliśmy, aż dotarł do galerii z ssaków wyższych na drugim piętrze i złapaliśmy go, kiedy próbował ukryć się wśród szympansów. Zgadza się, powiedział sierżant Drummond, stając za ich plecami. Cały czas mieliśmy go na oku, a raczej jego pięty. Co tu się wydarzyło? Alek wciąż klęcząc i obejmując Daisy, spojrzał na nią i powiedział. Zdaje się, że panna de Rampuł wie. Nie wiem, sprzeciwiła się Daisy. Choć to raczej hipoteza, a nie czcze domysły. Proszę powiedz, powiedział Alek. Panie Tring, czy klejnoty u pana stóp włożone są w gips? Tom schylił się olbrzymią ręką, podniósł jeden z kawałków. Drugą ręką podniósł Sidmana na nogi, wyprostował się, trzymając kuratora za ramię. Tak, panno de Rampuł, zgadza się. To chyba wszystko wyjaśnia. Głowa bolała ją jak jasny gwint, więc Daisy ograniczyła swoje wyjaśnienia do minimum. Pan Stidman ukradł kamienie i ukrył je w głowach dinozaurów. Wielki książę mógł to pewnie zrobić, ale nie potrafiłby umieścić ich w czasce Saltopusa. Musiał podsłuchać, jak rozmawialiśmy o tym z sierżantem Jamesonem i postanowił odzyskać swój rubin, ale musiał przeoczyć to, że planowaliśmy poszukiwania dziś wieczorem. Było dużo głośnych ludzi, powiedział ponuro Rudolf. Pewnie przyszedł tu krótko po tym, jak Atkins wyprosił zwiedzających. Znaleźliśmy go z panem Jamesonem, wzięliśmy za złodzieja i rzuciliśmy się w pogoń. Nie pomyślałam, że dla pana Stidmana był to idealny czas na odzyskanie łupów. Niedzielny wieczór, kiedy żaden z kolegów nie pracuje do późna. Na razie to musiało mi wystarczyć. Głowa pękała jej z bólu, a jednocześnie czuła, że zaraz zemdleje. I zwyczajnie nie miała sił, by wdawać się w szczegóły. Jeśli zaś chodziło o morderstwo, nawet nie chciała o tym myśleć. Musiała zostawić coś dla Aleka. A teraz, kochanie, proszę, zabierz mnie do domu. Możesz wstać, skarbie. Ostrożnie. Pomógł jej wstać, podtrzymał, gdy się zachwiała i wziął ją na ręce. Sierżancie Tring, proszę przejąć dowodzenie. Może pan zgarnąć ich obu. Mamy wystarczająco dużo dowodów i świadków, by ich zatrzymać. Słońce świeciło jasno na Primrose Hill. Tu i ówdzie utrzymywał się jeszcze wieczorny szron, ale powietrze było ciepłe. Potrząsając rudymi warkoczykami, Belinda pobiegła do przodu znaną na smyczy. Przez nich czuję się staro, powiedziała Daisy. I jak twój guz? Nadal tam jest i boli, gdy go dotykam. Ostrzegła, gdy Alek bezceremonialnie ściągnął jej z głowy kapelusz i delikatnie dotknął jej loków. Na szczęście od 3 dni nie boli mi już głowa. Mógłbym go zabić, powiedział wściekle Alek, po czym westnął. Nie, nie mógłbym. Z pewnością nie miał zamiaru cię zabić, w przeciwnym razie zrobiłby to. Choć wydaje mi się, Herlawy tak naprawdę jest dość muskularny. Pewnie od ciągłego dźwigania kości dinozaurów. Zakładam, że mówisz o Stidmanie, nie o wielkim księciu Rudolfie. O tak, to Stidman cię uderzył i zabił Pettigrew. Twoje hipotezy były zaskakująco celne we wszystkich najważniejszych kwestiach. Daisy skrzywiła się z oburzeniem. Co masz na myśli, mówiąc zaskakująco? Pokój, kochanie. Alek pocałował ją w nos. Byłaś nieco roztrzęsiona, kiedy przedstawiałaś swoją teorię. A, no tak, ale wtedy chodziło o kamienie. Przyznał się do zamordowania Pettigrew? W końcu. Kiedy już skoncentrowaliśmy się na Stidmanie i zadaliśmy odpowiednie pytania, uzyskaliśmy kolejne dowody, które mu przedstawiliśmy. Na przykład jakie? Powiedział asystentom w pracowni, że idzie do galerii gadów porównać kości, nad którym pracował, a nam powiedział, że szykował się do domu. Mogliśmy już wcześniej wyeliminować Rudolfa Maksymiliana i Finch Browna, gdybym zwrócił uwagę na nasadkę od młotka znalezioną w piwnicy. Żaden z nich nie miał tam wstępu. Rety, też o tym nie pomyślałam, przyznała Daisy. Widząc, że Alek już miał zapytać, kto jej o tym powiedział, czym prędzej dodała. Stidman spotkał Pettigrew w galerii gadów przez przypadek? Tak. Stidman twierdzi, że działał w obronie własnej. Jeśli będzie miał dobrego prawnika, może nie usłyszeć zarzutu o zabójstwo, chociaż nie uda mu się wymigać od kradzieży. Jestem pewien, że za to długo posiedzi. Najdziwniejsze jest to, że martwi się tylko tym, żebyśmy nie myśleli, że ukradł kamienie dla celów osobistych. On nie kończy. Chciał zorganizować własną wyprawę w poszukiwaniu dinozaurów. Daisy, skąd do diaska? Znasz moje metody, Watsonie. Sam ci to powiedział. Właściwie to tak. Alek, a co z Rudolfem Maksymilianem? Nie postawimy mu zarzutów, a on da sobie spokój z Rubinem. Słyszałem coś o ustanowieniu królewskiej renty dla jego rodziny. To dobrze. Tatusiu, ciociu Daisy! Belinda biegła w jej stronę w dół zbocza, śmiejąc się, gdy szczeniak omal jej nie przewrócił. Jeszcze jedno szybkie pytanie, zanim tu będą. Obiecano mi 2-tygodniowy urlop. Wyjdzie za mnie od razu. Obawiam się, że nie będzie czasu, by zorganizować wystawne wesele. Kapitalnie! Krzyknęła Daisy.